Bowska w utworze Wolność 14.6, a z nami jest już Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta RP, europoseł i prezes Kongresu Nowej Prawicy. Dzień dobry. Dzień dobry. Więc pytanie, jedno pytanie a propos wczorajszej debaty, jak mógł pan ocenić i powiedzieć, jak ona przebiegała pana zdaniem, czy jest pan usatysfakcjonowany? No nie była to debata, bo nie było interakcji między ludźmi, ale to nie wina telewizji, tylko to, że 11 osób nie ma takiej możliwości. Natomiast no nie są nudnawa oczywiście. Pytania były takie trochę zastępcze. Tu wielu podnosiło to kandydatów, że tak jest. Ja osobiście tą debatę, znaczy jestem zachwycony tym, że taki odbiór jest mojego udziału w tej debacie, ale to no cóż, no to fajne, to jest moja sprawa. Natomiast jestem zadowolony też z jeszcze jednej rzeczy. Mianowicie w tej drugiej debacie, czyli wczorajszej, wielu kandydatów poszło moim tropem, zaczęło mówić to, co ja. To znaczy o obniżeniu podatku dochodowego, o bonie edukacyjnym, o likwidacji przymusowego ZUS-u. Nagle się to pojawiło, czego nie było w pierwszej debacie. Chyba zauważyli, że to jest nośny temat, jak ja o tym mówiłem i zaczęli o tym gadać. Tylko, że nie mają tego dobrze przerobionego, w sensie nie, bo nigdy o tym nie mówili, więc pewne błędy popełniali, prawda? Także nie, jak pan Jakubiak na przykład nie rozumie, że to... Że czym innym jest podatek od spadku, a czym innym jest sama umowa notarialna, prawda? No ale generalnie jestem z debaty ja osobiście zadowolony, no i tyle, co mogę powiedzieć. To było słowo podsumowania debaty dzisiaj na antenie Radia Wnet. Swoje 3 minuty na przedłużenie tej wczorajszej debaty, na przekazanie swoich wyznawanych przez siebie wartości oraz tego, co jest dla kandydatów na prezydenta najważniejsze. Mieli dzisiaj już Krzysztof Bosak i Marek Jakubiak, a teraz włączam stoper i 3 minuty dla pana. Jak wyglądałoby państwo Stanisława Żółtka? Przede wszystkim byłoby państwem większej wolności osobistej. Bo w tej chwili każdy Polak cokolwiek nie zrobi, to można go wszystko oskarżyć. Natychmiast prokuratura jest i nawet jak się popchnie na ulicy, to już będzie w sądzie, prawda? Ale to jest związane z tym, że jest straszliwie fiskalne państwo. Czyli mamy dziesiątki podatków nieznanych, niezrozumiałych. Jest nieprawdopodobna biurokracja. Po prostu jednym ruchem można to zlikwidować. Przede wszystkim te podatki, które wcale wiele do budżetu wiele nie wnoszą, a są niewiarygodnie uciążliwe i są złe. Takie rzeczy jak podatek dochodowy, czy PIT, czy podatek od umów cywilnoprawnych, czy powiedzmy podatek darowizn i spadków, to można jednym ruchem zlikwidować na samym początku. Natomiast podatek VAT, no, gdzie jak przedsiębiorca ciastko zrobi, to mąka jest w innym podatku, krem jest w innym podatku, tu ulga tam 23%, coś straszliwego i tak naprawdę każdy, kto prowadzi działalność gospodarczą, należy do mafii VAT-owskiej w tej chwili, ponieważ nikt nie zna już tego podatku i każdego można za łeb wziąć urząd skarbowy i wszyscy są zastraszeni. To należy ten podatek po prostu zmniejszyć na 15%, zlikwidować natomiast ulgi po prostu z takiego rodzaju. Poza jedną, to znaczy żywność nieprzetworzoną, żeby rolnicy na bazarach nie musieli mieć kas fiskalnych. I taka Polska po likwidacji części zwolnień, przecież nie zwolnień, tylko po likwidacji części zezwoleń, koncesji, nagle by się okazało, że nie potrzeba tyle urzędników, że ludzie lepiej żyją, że zaczyna rosnąć gospodarka i to gwałtownie. I taką Polskę sobie marzę i wymarzyłem i to można zrobić naprawdę bardzo łatwo. Ja nawet to przyrzeczenie złożyłem, moim zdaniem śmiertelnie ważne, i zwrócę się do innych kandydatów, żeby też takie złożyli, że też postarają się, skoro tak mówili o tym, zlikwidować ten podatek dochodowy. A jeżeli nie wymusiłbym tego na Sejmie, a sądzę, żebym wymusił, to po prostu jako prezydent mam prawo łaskawienia każdego, kto nie zapłaci ten podatek od jakiejkolwiek rozprawy. I w ten sposób też można zlikwidować ten podatek. Są sposoby, prezydent ma możliwości tego typu działania. Natomiast chciałbym zakończyć już raz na zawsze to kupowanie głosów przed wyborami za pieniądze podatników. Za ich pieniądze kupuje się ich głosy, tymi wszystkimi socjalami, tymi dodatkami 1000+ i tym podobne rzeczy, prawda? To po prostu dość tego po prostu złodziejstwa. Takie jest moje zdanie. Nie wiem, jak długo mówiłem, ale no... Jeszcze 5 sekund. Proszę? Jeszcze 5 sekund.
No to na to skończyłem, jak to nie mam co więcej mówić. To No idealnie czas dziękuję. wymierzony. Jeszcze w takim razie dwa szybkie pytania, które się nasunęły. Czy w ogóle fizycznie możliwe jest wykonanie tego uniewinnienia, o którym pan mówił? Tak, jest możliwe, dlatego że to są to prawda na początku duże ilości, w chwili gdyby ułaskawienia, nie uniewinnienia. Ułaskawienia, tak. Tak. Na początku są to duże ilości, więc z punktu widzenia technicznego i podpisywania byłby kłopot, ale od tego jest instytucja upoważnienia, żeby ludzie za mnie to robili upoważnieni w sposób formalny do podpisywania tego typu ułaskawień. I Tą informację bym rozpuścił, także tu nie byłoby wyjścia, bo tu sam jako prezydent likwidowałbym podatki dochodowe. I ostatnie pytanie nadesłane przez naszych czujnych słuchaczy. Muszę je zadać w takim razie. O co chodziło z Menelowym Plus? O co chodziło, że rząd kupuje sobie głosy podatników, zwłaszcza przed wyborami, mówiąc, że tam ta grupa, jakaś grupa ludności dostanie jakiś tak za bezdurno po prostu 1000 zł miesięcznie, czy jednorazowo, czy jakoś czy na tą pensję, czy tego typu rzeczy. I po prostu jest to podłe działanie, nie tylko, że dzielące społeczeństwo, ale przede wszystkim jest to kradzież. Kradzież tych, co pracują i oddawanie jakimś ludziom po to, żeby dostać głosy. No to była forma żartu akurat w tej chwili z Prawa i Sprawiedliwości, że czy zapomnieli o jeszcze jednej grupie tych ludzi spod budki TIV-em, prawda? Żeby taki jeszcze dodatkowy program wprowadzili, bo przecież tym szczycą Menelowe Plus. Forma ironii. Budek już nie ma, ale na pewno... No, ale chodziło o pewien Oczywiście. Symbol, prawda? Jasne. Dziękuję w takim razie serdecznie za odpowiedź na te pytania. Czas nas goni, więc będziemy kończyć. Państwa i moim gościem był Stanisław Żółtek, kandydat na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, europoseł i prezes Kongresu Nowej Prawicy. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Do widzenia. I do usłyszenia. I posłuchamy teraz All I Need.